Siemanko, jestem Lucek, a to jest odcinek z GTA Online, właściwie z GTA 5, GTA Online, nazwijcie to jak chcecie. GTA 5 Multiplayer! GTA 5 Multiplayer. No tak, bo Hogaty nie lubi tej nazwy online. Zresztą ze mną jest właśnie Hogaty, no i będziemy sobie dzisiaj stuntować. Sorry, że ci przerwałem przywitanie, jeszcze raz się przywitaj, bo cię może nie było słychać. No hej, bo tak kurczę, ktoś się wyrywa, mnie może, no i może dobra, nie było Boże, zobaczymy jak będziesz stuntował, taki dobry jesteś. Muszę powiedzieć, że na swoją obronę dzisiaj mam nieulepszony motocykl, Hakuczu. I w ogóle dzisiaj... No, no i w końcu będę lepszy. Powiedziałbyś w ogóle, że dzisiaj Hakuczu? No właśnie, dzisiaj będziemy stuntować Hakuczu. Czyli bardzo szybkim, najszybszym motocyklem w GTA. No właśnie, trzeba się gdzieś wybić teraz. Czekaj, wybić. Czekaj, o tu coś zaraz znajdę. O, tam można gdzieś pojechać. Ej, czekaj, no masz jakiś plan? Nie? Dobra, no to jedziemy tu. Wow! A! Wow! Co to było? Znowu, czemu te murki cię tak kochają, ej? Jak ty to poleciałeś? Poleciał, wiesz jak to wyglądało u mnie? Jakbyś się przykleił nagle do tego murka czy coś. Basen śmierci. Co tam masz? Ale się odbijam! Wow, basen śmierci. Ale odbiłem się od daszku przed basenem. O ja też cię tak odbiłem jakoś śmiesznie. Okej, okay, dobra. Kolejne okrążenie. Ale bakcie się nie uda, bo to nie ulepszony jednak motocykl. Ja proponuję wziąć kupiona. Bo ja jeszcze tu od niczego się dobrze nie odbiłem. Jednak? No. Nie wiem, ja już zrobiłem parę fajnych stuncików. Od skał. Od skał, od murków, od daszków. No parę fajnych rzeczy wyszło, ale wiesz, no bez takiego przygotowania to nie ma co, tak myślę, na Hakuczu siedzieć długo, bo wiesz co można byłoby zrobić kiedyś? No. Przygotować sobie wcześniej kilka jakichś, a to może już do twoich widzów, nie? Jakbyś chciał zrobić, no. Możemy coś porobić takiego. Że przygotować kilka właśnie stuntów specjalnie dla Hakuczu przygotowanych, jakichś z YouTube'a właśnie tam, bo ludzie często piszą, że zobacz sobie na tego ziomka, on stuntuje, oni ci zagraniczni YouTuberzy, ci szczególnie z Ameryki tam stuntują na właśnie Hakuczu, no. I oni robią te takie wcelowane. To wybrać kilka i porobić jakiegoś challenge'a, na przykład wyścig, czy wiesz, że takie wyzwanie, no kto wygra, właśnie kto zrobi te stunty z nas, nie? Ale żebyśmy wiedzieli, gdzie mamy wpaść i mniej więcej w jaki sposób. Dobra, może coś takiego zrobić, no ale na obecną chwilę chyba... No na obecną chwilę nam nie wyjdzie na pewno w ten sposób, no, nie? No tak. Znaczy można coś tam poszukać, ale na autostradzie, nie wiem, od tych murków, co tam kiedyś ruchamy. To możemy spróbować jeszcze na autostradzie, ale to najlepiej byłoby mieć wyścig gdzieś, no. Przy autostradzie. A powiedz mi, on tutaj, bo ty go jechałeś już wcześniej tego wyścigu, powiedz mi, czy on gdzieś tutaj prowadzi przez takie szybsze drogi, bo on chyba jedzie później za tam w górę, nie? Na pewno nie przez autostradę. No, to dawaj tym rufianem polatamy. Skaczemy tutaj, no tutaj jest fajne miejsce, nie wiem, coś trzeba poszukać. Czy ja na pewno... O kurde, ten już poleciał. Tutaj jest fajne miejsce, no wszędzie są fajne miejsca, patrz! Pyk, tu jest fajne miejsce, Lucek. Tutaj, no, można na dach skoczyć. Musimy sobie wgrać jakiegoś moda, żeby nie spalać z motorki. Czekaj, a tu, co... Tutaj, Lucjusz, tu! No, już jadę do ciebie, no. Patrz. Patrzę. O, gdzie tu jechać? Okay. Pierwsza próba. To czekaj, a. Dziękuję. Dziękuję, fajnie. Hogaty znajduje stunty. Cholera! Dobra, szkoła stuntu. Odcinek pierwszy, lekcja pierwsza. Zapraszam tutaj. No trzeba zrobić, trzeba wyczuć moment, nie? To nie jest tak, że można sobie za każdym razem... No to zrób tak, żeby się nie odbić! Kurde, mało brakowało. Dobra, da się to zrobić, wierzę ci na słowo. Jezu, wylądowałem na jakiejś tej, na tym przy pożarowym, na tym... Co ty, o, co stary! No to, ale łatwo jest tu wlecieć. Musisz przelatywać budynki. O, patrz, wleciałem, jest! Ej, proste to jest, no. Nawet ja umiem to zrobić, więc tobie nie powinno. Ja tu myślę coś, tak patrzyłem. Jeszcze raz? Czekaj, próbuję tu... Gdzie ty jesteś? A, znowu próbowałem jeszcze skoczyć. Taki, wiesz, troszeczkę utrudnić, tak, skoro no, mówisz, że tak łatwo. No bo Hogaty nie może być tak łatwo jak Lucek, jasne.
Poza tym jednym to za każdym razem jest świetnie. Za każdym, no jest świetnie. Cholera! No i oprócz tego... I oprócz pięciu następnych... A, no tak, w sumie też można. Z tej strony można chyba jakoś skoczyć. To mi nie wyglądało. Twoja postać jak się odczepiła od motorka i tak stała w powietrzu, ale poleciała prosto. No tak dziwnie się w ogóle odczepia czasem. No. Tak z dupy kompletnie. Odczepił się. Ale myślę, że sposób się znajdzie. Na kole mówisz, tak? No. Wow, stary! Wow, odbiłem się od jakiegoś, nie wiem czego nawet, lol. Wow, co? Jak ja tu odbiłem? Odbiłem się od palmy i od tego... No tak, bo to od boku widziałem właśnie, jak tu leciałeś. Ekstra, trzeba tu większą prędkość. No tak, właśnie tak, właśnie tak! Kurde, ja chciałem, nie wiedziałem co robić, czy bardziej. Jakim cudem ty nie spadłeś? I skończyłem na palmie znowu. Ale jakim cudem ty nie spadłeś wcześniej? Gdzieś ci... Twoja postać uderzyła głową o murek, o ten balkon. Nie uderzyłem o żaden murek! Co ty? Proszę mi nie mówić, że uderzam o murek, kiedy nie uderzam. Uderzyłem. Przeleciałeś mnie! Dawaj kolejne, może. Dobra, Skutowałem po tobie! Wiem, a ja się rozpędzałem! Gdybyś kawałek dalej mnie uderzył, to ja bym na dach tego budynku wpadł. Ej, da się tak w ogóle? Ej, no weź się ustaw, może po tobie wystuntuję. Asuka ma twarz rampę. Twarz rampa. Ale to teraz nie uda się, to jest jedna akcja na tysiąc. Nie uda nam się teraz wjechać tak idealnie w siebie. Kurde. W podniesionym kole przed nim. Stary, zobacz gdzie ja jestem. Pewnie na górze. Ale nie, ale zobacz jak ja wylądowałem w ogóle. Musisz to zobaczyć, nie? Ale nie widzę gdzie ty jesteś. Ja jestem w tym budynku, ale nie tak w środku, będziesz mnie widział, za tobą. No nie widzę cię! A Boże! Ja myślałem, że gdzieś jesteś na fajnym miejscu, ona, a tu... Ale jak ona się tu trzyma w ogóle? Nie wiem. Prawie się zatrzyma... A to mogłem Dobra, mamy cel, wbijamy na ten budynek. Ty, z rekina na rampy się wybijamy. No to będzie chyba za prosto. Dla mnie nie. No patrz, bo tu nad tym przeskakujesz bez problemu, więc... Patrz. Jest. Rozpędzając się, więc skoczysz tam... Z rekina rampy łatwo się wybijać. Ze wszystkiego prawie można się tu odbić. Odbijam Ale się. Jak wbijemy na ten biały budynek... O, ten mówisz? Ten wysoki... Stary... To będziemy mistrzami, człowieku, minął się ten na YouTubie, czujesz to? Da radę chyba. No pokaż. Widzisz! O, ty cwaniaczku. Pierwszy poziom zaliczony, teraz jeszcze ten drugi. A już pod kątem jest trochę, ale może da się jakoś to zrobić. Ale to na prosto dawaj, spróbuj najpierw. Patrz! A widzisz? Wbiłem! Przejechałem obok. Stary! Czyli chyba dobre miejsce pokazałem. Zajebista, nie? Patrz. Nie, bo ja się odbijam od tego drugiego jeszcze, nie? O, ty się nie odbiłeś od tego drugiego, ty poleciałeś chyba od razu. Prawda? Wiesz co? Nie wiem. A, chyba to tak. To były emocje, nie to pamiętam. To były sekundy, panie. Ale widziałeś? To ja obok ciebie tak idealnie przejechałem w tym momencie. Tak. O, bez problemu, to już jest rutyna. Bo nie muszę... Tylko dlaczego on mi się wywalił? Skoczył normalnie i... Może dlatego, że leciałeś głową w dół? Nie, miałem ten, na prosto u mnie już. Byłem na prosto, halo. No, Gdzie ty jesteś? Nie, no mogłem się zatrzymać, tylko chciałem grinda zrobić. No ja po się co? Zatrzymałem na wariance jeszcze specjalnie. Już tam. Jak ty to zrobiłeś? Tak jak ja. To było genialne. Tak, jeszcze raz to zrobię! Jeszcze grinda! Ej, tu nie trzeba takiego rozpędu brać na to właśnie. No właśnie widzę! Ej, no kurde, jeszcze lepszy sposób, już dwa... No, tutaj jest prosto. Wow! Proszę. Dobra, teraz idziesz tu. Co? Jak ty to zrobiłeś? Jeszcze inaczej! Od czego ty się odbiłeś w ogóle? Potrzebujesz Aśka. Czegokolwiek do odbijania się, patrz, w ogóle przelatuje nad budynkami kolejnymi. Lel, ej, o. Nie no, ja pierdolę. Kogaty, please. Skocz właśnie na ten garaż. Co to na jest? Garaż.
No to tutaj, o, tutaj. O. To, o, he? Tu. Jak to? okej. Okay. O co tu chodzi? Aha! On po prostu po pionowych ścianach wjeżdża na budynek. Tak fajnie się nie da jak na utwardzonym. Jakie synchro! Czy my się w ogóle odbiliśmy tam? Ja nie wiem co to było, ale ty przeleciałeś pode mną! To u mnie to było tak jakbyśmy obok się odbili, bo ja leciałem na ten najwyższy budynek! Nie, ja jechałem w ogóle z innej strony, ale jakie synchro. No tak, ale ja leciałem na ten najwyższy, bo ja się odbiłem podwójnie tu. Jak się podwójnie odbijesz, masz boosta do góry aż tutaj, nie? O! A to było fajne. Gdzieś stamtąd jedziesz, szukasz prostych tras. Tutaj jest, tu. W ogóle żadnego utrudnienia nie robisz. Jak się odbił świetnie. Nie patrz tu! Gdzie ty jesteś? Zrobiłem 180 stopni motocyklem, wiesz, przytwardzonym do okna tego, nie? Obróciłem się o 180 stopni tak bokiem. A? Ty się, no... Patrz! Wow! Patrz tak, na to! Tak, widziałem to, ale to, nie, kurde. Tak, jakby ci to pokazać. Lucek zrobił zajebistego z tym tam. No tak, ale nie, to nie no to. No przecież tam można było wlecieć wcześniej już. To wyżej trzeba mierzyć. Stary, wyżej weź mi zrób mierzyć. 180, tak jakbym był, patrz, tak jak, wyobraź sobie, że to teraz po czym jadę, ta jezdnia, nie? No. To jest właśnie ten budynek od boku, to są szyby. No. To ja wskakując tyłem tak jakby, o tak o wskakując, udało mi się taki wślizg zrobić do tej pozycji, nie? Z tamtej do tej, odbić się i zlecieć spokojnie na ziemię, wiesz, nie rozbijając się. To jest stunt, kurde, a nie... Gdzieś wlecieć sobie na jedno miejsce, kurde. Nad rzeką. Nad, nie wiem co tam jest. Wow, bez kitu, o kuźwa, co to jest? Dobra, ja cię nagrywam. What the fuck? I taki, no, prawie na żywopłot. No. Dobra, ja będę ci komentował, no, gaty. Komentował będziesz, się nie? Tak. Nie, odbiłem się za szybko, odbiłem się od chodnika, nie odbiłem się od murka w ogóle. Tak. Uwaga, Hogaty teraz nabiera rozpędu. Przygotuje się do skoku, uwaga. To jest ten moment, uwaga, moi drodzy, patrzcie. Poleciał i uwaga! A, kurde, prawie na żywopłot, zginął. A, ja cały czas próbuję zrobić jakiegoś backflipa jeszcze na żywopłot, nie? Ja chcę za dużo od razu. No. A tu, o, właśnie, co? Ej, nie miałem tak ustawionej kamery nawet, żeby cię tu nagrywać, nie? To w ogóle, co ty zrobiłeś? Odbiłeś się od murka i ale ten murek odbił cię w ogóle w drugą stronę. No, ale to fajnie wygląda, bo to, wiesz, ja jeszcze robię jakiegoś backflipa, czy jakiś obrót. Tak. To świetnie wygląda, przynajmniej z kamery kierowcy. No. No, odbiłem się od ciebie, super. Na ten budynek pewnie można wskoczyć stąd ogólnie, no dokładnie, można stąd wskoczyć, od boku drugiego w ogóle, bez rozpędu prawie. Dobra, chodź dalej, Lucek, może. What? O, tu jest coś? Już jadę. Jezu, no czemu ja tego nie nagrywam? Co ty zrobiłeś? Słuchaj, to są jeszcze takie... Jak ja już mam się wywalić, ale odbijam się w ogóle od tylniego koła, nie? No tak, dobra, właśnie stąd, tutaj, właśnie man. Stamtąd. Szukasz tych kątów cały czas. Trzeba po prostej ścianie sobie wjeżdżać. Dawaj, próbuj. Wow! Patrz, jeszcze... O, nagrałem to. Idzie na YouTube 1 000 000 wyświetleń. Nie, od bramy, bo tu po bramie lepiej. No schodki, brama, no. Kurka. A, what the fuck! Jak to wybija? Patrz, gdzie ja wbiłem! Mówię. Lel, patrz, gdzie ja jestem, stary. O kurde, od czego ja się teraz wbiłem? OMG po prostu. Że niby nie widzi. Wszystkie osoby ogólnie, które oglądały ten filmik, bardzo dziękujemy wam, że byliście na tym odcinku, na naszych wykłupach ze standami. Kilka nam się nawet udało zrobić, Hogatemu także, ale no niestety Hogaty nie nagrywał, bo nie nagrywał. No następny raz chyba nagram bez kitu. No, polecam. A później odcinek Hogatego 2 razy dłuższy, gizdej. Nie no, że żartuję, bo 2 razy więcej stuntów będzie takich, które wyszły, no, oczywiście. Lucek robił świetny stunt, polecam Lucka. 2 na 10.
Tak, ale ja coś zrobię zajebistego, a Hogaty. No tak, tak, no tak ja to przecież od razu zrobiłem. No tak jest, no i co? I, dokładnie. I co ja mam, jak ja się czuję później? Później ja kończę taki odcinek nagrywać z tobą, kładę się do łóżka, ocieram łezki. Dziękujemy wam wszystkim, że byliście z nami. Trzymajcie się, na razie, pa pa. Na razie, pa!